Mamo. Hej, tato. To jest Żaneta. Ja się nie zgadzam, żebyś mi tutaj do domu przyprowadzał prostytutki i kropka. Przepraszam, ja jestem bardzo spokojna, ale jeżeli tak będziecie mówić o mojej dziewczynie, to ja się wnerwię. Dziewczynie? Dzień dobry. Dzień dobry. No, Żanetka jestem. Mam rozmowę w sprawie pracy. Chcę się zaczepić w Warszawie. To gdzie będzie pani nocowała? No tutaj. No cześć. Co ty tu robisz? Będę miała dziecko. Gratuluję. Z tobą. Moje drogie dziecko, siedząc w domu, to ty pracy nie znajdziesz. Wszystko, co zrobię, to jest nie tak. Przecież się staram, nie? Tak. Upijając się przy gościach. Nie upiłam się. To od czego się pani pochorowała? Bo mi Grzeszek dziecko zrobił. Od tego. Coś ty najlepszego w życiu zrobił. Co to? Dziecko. Mama, no przecież to niespecjalnie, no. Ustaliliśmy z ojcem, że powinieneś się z Żanetą ożenić. Kopeć Helena. Matka. Powiem ci tylko, nie krzycz na mnie, dobrze? Chce mnie za mąż wydać, no! Za wieśka! No ona myśli, że to z nim jestem wciąż! Czyli Żaneta? Wiesiek? Zrozum, masz szansę na normalny dom, normalną rodzinę. Chcesz, żeby twoje dziecko wychowywał jakiś inny mężczyzna? No a tak, poza tym, to co tam u ciebie? Wszystko w porządku? Tak, teraz tak, no. O kurczę! O, Żaneta! Mogę? No, witaj się z nią. Czasu trzyma pani młodych pod jednym dachem bez ślubu. Jak tak można? Bo ja chciałem i państwa, i Żanetkę prosić o rękę.